Cześć, to ten Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Stumble Guys. Tak jest, moi kochani, w końcu się doczekaliście. Waliliście do mnie drzwiami i oknami na wszystkich social mediach, żebym nagrał tą gierkę. No i w końcu mnie przekonaliście, w końcu mnie przekonaliście. Dzisiaj sobie kupimy oczywiście jakieś pakiety startowe. Zobaczymy w ogóle, o co w tej gierce chodzi. Ja nie mam pojęcia. Nie oglądałem ani jednego odcinka u nikogo na temat tej gry. Więc dzisiaj, moi drodzy, będziemy totalnie lamić w tą gierkę. Ale mam nadzieję, że wszystko jest mega intuicyjne i będę naprawdę kiedyś mega kotem w tą gierkę, więc dzisiaj sprawdzimy sobie mojego skilla na sam początek. A wy, moi drodzy, jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. A teraz zaczynamy. Jak widzicie, moi drodzy, odebrałem już darmową nagrodę w postaci tego kozackiego skinka, który jest dostępny tylko przez 9 najbliższych dni. Chyba jest on z okazji Mistrzostw Świata dodany do gry, więc mega fajnie. Dopiero podejrzewam, podobna skórka się pojawi za darmo za 4 lata, więc jeżeli jeszcze nie zaczęliście swojej przygody ze Stumble Guys, no to pobierajcie gierkę oczywiście i odbierzcie sobie tego skina. Grać dopiero będziecie mogli potem. Zacznijmy może na samym początku od zmiany niku. Farel. Enter. To imię jest już zajęte. No widzowie, dlaczego trolujecie gierkę? Farel YouTube. Błąd. Zbyt długa lub zbyt krótka nazwa. Musi zawierać od 4 do 12 znaków. Czekajcie, to inaczej. Farel YouTube. Znowu nie tak. Widzowie, dlaczego tak robicie? Jak mi zajęliście Farelskiego, to nie wytrzymam. Ty, Farelski. Ono tutaj. Idziemy do oktagonu się sprawdzić o ten nick, kurczę, w Stumble Guys, bo to są już żarty, żeście mi wszystko zajęli. No to jakiś nick taki wymyślić, żeby było git. Farel K. Jest już zajęte! Farel YT? Naprawdę mi to robicie? No to wymyślmy coś ciekawego. Farel Iny. Ho, jak to mi zajęliście, to nie wytrzymam. Jest! Farelinio! Od dzisiaj mówcie do mnie Farelinio, bo będę najlepszy w tą gierkę. Kostium już sportowy mam, więc lecimy z tematem. Sprawdźmy sobie, co mamy w sklepie. Zwykła skórka, rzadka skórka, epicka skórka. Ja sobie kołem zakręciłem i generalnie wypadło mi coś takiego. Jak się sprawdza skórki? Dostosuj. O, wypadła mi taka skórka, moi drodzy. Sir Lancelot. No i oczywiście mam też super fana. Tu jest epic. No to nieźle. Tutaj mamy jeszcze inne skórki. Dobra, mnie interesują tylko legendarne. O kurcze, ale tu jest Vixa. Wow, rekin jaki fajny. Hog Rider. O kurcze, Inferno Dragon albo Kapitan Golden Heart. Mocne są te skiny. Wchodzimy w sklep. Pakiet startowy, powitalny. Jedno darmowe kręcenie każdego dnia. Bierzemy. No i proszę bardzo, 1400 gemów załadowane i najbardziej opłacalny pakiet. Za 10 euro przez jeden dzień i 23 godziny dostępny. Więc moi drodzy, szybciutko dobijajcie te 5000 łapek, bo ja muszę ten pakiet kupić. A jak minie jeden dzień, 23 godziny, to go nie kupimy. Mamy też darmowe kręcenie, więc od razu tutaj wchodzę. Kręcimy kołem fortuny, diabelskim młynem, karuzelą śmiechu i uwaga, jak dostanę zwykły skin, nie wytrzymam. Dawaj żetony! Chociaż nie wiem, do czego one służą. Mamy to. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś premie? Nie ma kodu Farel gdzieś pisać w sklepie? Słuchajcie, co my tu mamy jeszcze? Darmowe kręcenie. To na razie sobie zostawimy. Kupiłem 1400 gemów. Te gemy do czego służą? Koło Mistrzostw Świata. Tu wejdziemy. Wow. I tutaj sobie kręcę. Mogę Brazilian Kinga trafić? Za 90 gemów. Jazda z tematem. Co będzie, co będzie, co będzie, co będzie, co będzie? Legenda, legenda! Kurde, emotka, emotka. Na razie na rozgrzewkę spoko, dobra, widzowie. Wchodzimy all in. Jak świrować, to świrować, a ty zostaw łapkę w górę, bo wydaliśmy 900 gemów. Epic, krokodyl. No i to mi się podoba. Dajcie tą legendę. Kolejny epic. I tak ma być, moi drodzy. Legenda, fuck. Mamy to, Japan Bot. Jak dwa epiki i legenda. O. Dobra, jakiś taki zwykły kasztan. Też się przyda, też się przyda. Pomimo tego, że nie będę nim grał, ale też się przyda. Ok, jakieś pucharki. Dawaj, jest! Hog Rider legendarny. Jak ja zaraz wszystkie legendy zdobędę. Dobra, ej, te koło fortuny, moi drodzy, jest bardzo fajne. Jeżeli dobijecie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, to całą następną ofertę walimy w ko. Jest! Brazilian King! Dobrze!
Tylko ja nie wiem, o co chodzi. Te legendy mogę jeszcze raz trafiać. Widzę, że one z koła fortuny nie znikają. Pewnie muszę zdobyć kilka legend, żeby odblokować jedną legendę. Tak mi się wydaje. Za chwileczkę sobie zobaczymy. Duplikat. Wow. Koło Mistrza Świata wygląda mocno, moi drodzy. Zobaczmy, o co tutaj chodzi z tymi skórkami. Bo ja jeszcze nie ogarniam, więc sobie sprawdźmy. No mam legendę i co normalnie... Użyć mogę, użyć mogę, użyj. Użyłem. Ty, czekaj, wchodzę w legendy. Normalnie są one. A co? Napiszcie mi w komentarzu, co się dzieje, jeżeli... Skin mi się zduplikuje. Mam jeszcze... O kurczę, ile tych legend jest do odblokowania. A to jest w ogóle jakaś taka coś specjalnego. To już nie jest legenda, tylko coś specjalnego. Dlaczego nie ma zakładki coś specjalnego? Ja bym chciał takiego banana, ale bym był wtedy banana na tym świecie. Dobra, moi drodzy. Jak ja teraz ubieram Brazilian Kinga... Co? Mogę mu kolor skóry zmienić? Emotkę mogę mu dodać. Aha, tutaj sobie wybieram. Są jeszcze face'y do odblokowania. Animacje. Ej, tu jest mega asortyment. Tutaj można, moi drodzy, poświrować. Patrzcie, biega mi puchary, wysypuje za sobą. No i to mi się podoba. Dobra, gramy meczyk. I uwaga, Jungle Roll ściga się do mety, więc jedziemy z tematem. Nie ma na co czekać. 3, 2, 1. Pierwsza linia Farel. Let's go. Okej. Okay. I co? I co? Okej. Okay. Dobra. Czemu ja jestem... Co? Stoję! No, no. Dawaj, biegnij! A, bo ja brodzę w bagnie, dobra. Źle to zrobi... Aha! Dobra, nie, kompletnie nie kumam tej gierki jak coś, nie? Ale mam nadzieję, że chociaż uda mi się zakwalifikować chociaż troszkę. Dobrze, hop. Klasa, ej. Nawet fajnie się tym steruje, powiem wam szczerze. Ja, kurde, żartowałem, jednak słabo się tym steruje. Albo ja jestem po prostu za słaby. Nie wiedziałem, że tu jest dziura w kłodzie. Dobra, panie, hop. Przeskakujemy. To już jest easy. Trzeba ogarnąć po prostu mapki. Ja nie mam kompletnie pojęcia, co mnie dalej czeka. Mamy finish. Jest jeszcze żadna osoba nie doszła. To jakiś poziom jest chyba dla totalnego kasztana, czyli dla mnie, nie? O, tu się otwiera. Będę pierwszy jeszcze, tak! Zostaw! Ja na szczupaka drugi! Przechodzę. Nie, no trzeci przeszedłem. No dobra, jest gitara i tak. Myślałem, że będzie gorzej. I tak jestem z siebie dumny, bo nie spodziewałem się takiego rozwoju wydarzeń. Jestem... Pierwsza mapa za nami. Czekamy teraz na drugą. Ale że oni będą tak biegli długo jeszcze, to nieźle. Ja bym chciał, żeby ktoś mi wytłumaczył jeszcze w komentarzu, dlaczego niektórzy mają normalne niki Alex na przykład, a niektórzy mają Stumble Guy, hashtag i numer podany. Dlaczego tak jest? Ja bym chciał mieć też normalny nick, a też miałem taki jakiś Stumble Guy. Chyba, że muszę gierkę zasetować. No dobra, to ewentualnie następnym razem. Przecież oni nie potrafią grać. Co tu się dzieje? Jest ktoś na tej mapie, kto to przejdzie? Halo? Dobra. Tutaj poziom jest faktycznie na wysokim poziomie, ale podejrzewam, to jest dopiero początek. Wraz z progresem będą ciężsi zawodnicy. Mam nadzieję, że mi się uda pierwszą gierkę wygrać. Bym był mega zadowolony. Kolejna mapa jest losowana, a to mapą jest, moi drodzy, Icy High. Ściga się do mety. No dobra, czyli tutaj rozumiem, będziemy mogli się poślizgnąć. Lecimy z tematem. Okej. Faktycznie się ślizgam. O kurczę, kurczę. Dobra. Nie, no. Co jest? Stawaj na nogi, stary, dobra. Są jakieś śnie. Padam, żyję. Uciekaj. Dobra, tu poleci górą. Tak, ale ja to zrobiłem na IQ. Jak ja tej mapy nie znam, ale dobrze mi idzie. Dobra. I na szczupaka. Ha! Na brzuchu jak pingwin do mety. Boom, finish. 8 osób przechodzi, tylko Farel MVP. Nice. No dobra, dawaj. Z kim ja tutaj będę rywalizował? Jakimś gościu, z gościem w kapelutkiem, tutaj jakiś policjant. Ale fajny jest skin tego policjanta, nie powiem, że nie. Czy to nie, to był szeryf, nie policjant. Taki, wiecie, szeryf z dzikiego zachodu. No Boże święty, wyjdź kto do tej mety. Dobra, jest gitara. Kolejna mapa, ciekawe ile jest map. Zostało nas... Ilu? 2, 4, 6, 8 osób zostało. A tu na środku jest napisane. Dobra, przepraszam. Powiem tak, podoba mi się ta gierka, więc będzie na pewno seria kontynuowana. Jeżeli macie pomysły na jakieś fajne odcinki, no to dawajcie. I na pewno będę chciał zwerbować Rogalika, Iszaka i Jerzejkę do tej gierki, więc zachęćcie ich łapką w górę. O kurde, laser idzie jakiś. Czekaj. Woo! Dobra. Czyli rozumiem, że musimy przeskoczyć przez laser. Falgaj się było coś takiego podobnego. Ale damy radę. A, i to będzie leciało teraz coraz szybciej. Nie wiem, czy czułość generalnie myszki... Mam dobrą, wiecie? O kurde. Dobra, moi drodzy. Gitara, jest gitara. Dawaj, Jasiu, pal się któryś. To przecież żartujecie, że oni tak długo wytrzymują. No giń! Jeden z drugim. No wzięli mnie do rogu, wcisnęli. Uciekam! Ludzie święci. Matulo! Matulo, pal go! Tak jest, przechodzę! Pierwszy mecz i zwycięstwo! Nie ma lepszego ode mnie. Jak widzicie, King of Brazil zwycięża dzisiejszy odcinek. Tak ma być, moi drodzy państwo. Koronka
w moją kieszeń wpada twoje nagrody, 35 gwiazdek. Nie mam pojęcia, o co chodzi. 3000 expa, to jest doświadczenia, więc wiem. 30 pucharków, to pewnie jest potrzebne do rankingu. I jedna koronka. Ciekawe, co się robi z tą koronką. Battle Pass możemy aktywować. Aktywujemy Battle Pass za 1200 gemów. Ale jak ja widzę u góry, mam 10 dni do końca sezonu, tak? Czy ja w te 10 dni coś tutaj w ogóle, moi drodzy, wbiję? Chyba nic nie wbiję. Chyba tutaj bym nic nie wbił, więc ja wolałbym odpuścić. Odpuścić bajerę. Tutaj losową skórkę mogę sobie zakręcić jeszcze na koniec. I nietypowy! Może być, może być. Nie powiem, że nie. Wybieramy. No i tu musimy troszeczkę dobić levela, żeby poszło dalej, nie? Więc nawet całkiem to wygląda. Jeszcze chciałbym tylko sobie zajrzeć, moi drodzy, co mogę zrobić z tą koronką. Rozumiem, że to jest po prostu tylko i wyłącznie informacja o tym, ile mam zwycięstw, tak? Tutaj pode mną ta koronka, bo nie wiem, o co tutaj chodzi jeszcze. Ale wiem, że ty, mój drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, musisz walnąć głową w suba, żeby cię zadzwoniło. Wtedy będziesz dostawał za każdym razem powiadomienia o nowych odcinkach z gry Strumble Guys. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę, napisz w komentarzu Farelinho is the best. A my widzimy się w następnym odcinku z gry Strumble Guys. Trzymajcie się, wariaty. Hej!